Boys, na ostatnim odcinku żeśmy naprawdę grubo polecieli, jeśli chodzi o zarobki. Zrobiliśmy sobie kilka wyzwań i dzięki temu mam kasę na instalację turbo. Muszę zabrać stamtąd przyczepkę, bo sobie ją tam zaparkowałem. I będziemy zakładać turbo, żeśmy zarobili kupę siana. Turbo kosztuje takie podstawowe do tego auta, 4 koła niecałe, więc będę mógł zainstalować. Mam nadzieję, że starczy mi kasy na jakieś mocniejsze. Nie wiem, ale jest grubo, jest naprawdę bogato już i mam nadzieję, że no zaraz coś tutaj zainstalujemy i zrobimy z tym samochodem fajnego. Mamy tutaj napęd na 4 koła, mamy rzędową 6, 2,4 litrową, mamy oczywiście benzynkę. Ach, będzie tutaj pasował doskonale turbinek jakiś. Kasy mam 7000. Ty, stage 2 intake sobie weźmiemy za 5 koła, 6 koła. Cyk i zobaczymy, jak to się instaluje. Ej, czemu on się odpalił? I uwaga, teraz zainstalujemy. O nie, maska się zamknęła. Otwieraj się. O nie, poczekaj, poczekaj, bo ja chcę zobaczyć, jak wygląda zanim kupię. O, jest tutaj, patrz, jaki ślimak. Zajebiście, wymieniłem sobie już tutaj dolot. Wypadałoby chyba jakiś intercooler wdupczyć, co? Stać mnie chyba jeszcze będzie, no nie do końca. Dobra, tak. I zainstalowane, wow. Okej, no jestem ciekawy, co teraz będzie. Jak to będzie brzmieć, posłuchajmy. A ze środka jak to brzmi? Kurde, no nie wiem, wiesz co, będzie trzeba sprawdzić to później. Zaraz zresztą sprawdzimy, jak będziemy robić pierwsze transporty z turbinką. Mam jeszcze skrócony final gear ratio, dzięki czemu mamy co prawda niższy Vmax, ale lepsze przyspieszenie powinniśmy mieć. Dobra, podczepiamy. Okej, okay, podczepione, super. No i dobra, i tutaj mamy ładunki. Mam nadzieję, że będzie jakieś 200 kilo, bo bardzo bym chciał sprawdzić z tym doładowaniem. Strasznie na to czekałem. Dobra, no i zobaczmy. Wcześniej tak jechałem autostradą, to tak 90 km na godzinę. To był taki maksik. Więcej już się no, nie dało jechać tym samochodem. Nawet jak jechałem trochę z górki, więc opory powietrza robią swoje, waga robi swoje. No i tak to wygląda. I zobaczymy, jak będzie teraz. Do tego auta możemy sobie też zainstalować skrzynię automatyczną, ale niestety 4-biegową. Jakąś tam sportową skrzynię manualną, jakąś tam. No i ruszamy. Jesteście gotowi? Zobaczymy, co to będzie. Ach, ale jestem podjarany. Zobaczymy, czy burka będzie się spisywać teraz z ładunkiem lepiej. No powinna. Cichutko w samochodzie, wygłuszony, fajnie, taki fajny, spoko. Ty. O, 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 czekaj, co tu się stało? Coś z silnikiem nie tak? Przegrzewał się? Czekaj. Będę musiał tam jakieś rzeczy doinstalować. Ty, silnik chyba zakopce zaraz. No, coś jest nie tak, kurde, z silnikiem, zaczął się świecić. Okej, okay, ale to jest na razie jazda taka luźna, jedziemy z góry autostradą. Dałem tam mocniej gazu. Coś na wysokich obrotach jest nie tak, kiedy ta turbinka faktycznie zaczyna mocno podawać. Znaczy teraz od niskich obrotów przy obciążeniu ona też, zobaczcie, podaje. Mamy 1,5 bara prawie. No i teraz to tak, 120, ale coś tam z silnikiem żeśmy popsuli. Chyba będzie trzeba jakieś chłodzenie może zrobić, nie wiem. Coś tam trzeba wszystko poinstalować, kuźwa. To jest stage 2 doładowanie, więc nie jest najsłabsze, ale też nie jest najmocniejsze. Jakbym to mocniejsze władało, to już bym chyba miał po silniku. O, shit. Trzeba uważać na zderzenia, bo człowieku. Dobra, sprawdźmy teraz pod górę, co się będzie działo. Czy się rozwali całkiem silnik? O, ale fajnie, teraz przyspiesza. Nie wiem, czy oglądaliście ostatni odcinek, ale wtedy pod górę ledwo co i to, a w sumie teraz mamy mało ładunki.
o ładunku, nie? Tam chyba wzięliśmy ile? 30 kilo? To nie jest dużo, ale wtedy uszkodzenie spowodowane przez nadmierny moment obrotowy. Wow, ty, zdupiłem silnik. Ziombel, już po silniku mam. Nigdzie nie pojadę. Uszkodzenie przez nadmierny moment obrotowy. Za mocną turbinę, żem wrąbał. Gdzie on jest? Jest tutaj? Ej, no kurde, czemu znowu na zewnątrz? Ech. I mam te nieprzemalowane drzwi, bo tutaj była taka sytuacja, że no uszkodziłem drzwi sobie i zrobiłem tutaj naprawę, ale jak się robi naprawę z ubezpieczalni, no to niestety, ale nie malują ci samochodu od nowa. Taki minusik, delikatny. Nie powiedzieli mi o tym, jak kupowałem sobie ubezpieczenie, gnoje. Jeszcze raz, co my tu możemy zrobić? Moglibyśmy odinstalować intake, albo mam kasę, kurde, mam 500 dolców tylko. No ej, długo się tą sprężarką nie nadcieszyłem. Ej, mam niedziałające auto. Co muszę zrobić, żeby silnika... Czekaj, bo on tam... Silnik miał problem z nadmiernym momentem obrotowym, tak? A może jakbym wymontował drzwi? Spróbujmy. Moje części. I tak, wydech musi być. Passenger seat. No, po co mi passenger seat? Wywalamy to. Sprzedajemy. Tu jest Stage 2 Turbocharger. O, mogę to sprzedać. Kurde. Znaczy wiesz, bo może sobie zainstaluję tą gorszą turbosprężarkę. A to mogę dalej mocno... O, nie wiem, nie myślałem, że to jest... Dobra. Sprzedajemy to. Cholera. Niepotrzebnie to sprzedawałem drzwi od samochodu. Z tej strony są drzwi. No wiesz co, odkupiłbym te drzwi teraz. Coś tam sprzedałem. Coś tam door. Nie pamiętam co. No to musimy kupić Stage 1 Turbocharger, wydaje mi się. Może nie będzie podawać takiego momentu obrotowego. I do tego dodamy sobie jeszcze Stock Long Block, dajmy to. Musi być zajebiście, bo będzie kiepsko. Farba, okej. Okay. Na szczęście to nie kosztuje chyba nic. Coś takiego dziwnego sprzedałem. I chyba... A tego tu nie ma. To dobrze. Okej, okay, to wiesz co? Sprawdźmy, jak teraz fura będzie się spisywać. Bo pierwsze podejście do instalacji turbosprężarki... Słuchaj, turbo to nie jest taka prosta sprawa, jak się okazuje. I trzeba z tym uważać. Dobra, musimy tutaj wycofać do... Musimy tutaj wycofać. Mamy napęd. Ej, ten napęd na wszystkie... O, gasł mi. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko fantastycznie. I jedziemy. A, czekaj, bo musimy tam ładunek jeszcze zabrać. Stąd zawsze są jakieś gówniane ładunki. Muszę się do tego drugiego garażu częściej się tam pojawiać. O. Dobrze, zobaczmy. Czekaj, zgaszę silnik, żeby... No to jedziemy. Kurczę, tutaj akurat nie będzie nic pod górę. Może silnik się tym razem nie rozwali, kurwa. Co? Może nie. Ale się zdziwiłem, no myślałem, że jeszcze jakoś tam przetrwa. Tutaj za duży moment obrotowy. Silnik się całkowicie zdupczył. No i jesteśmy całkowicie spłukani. Znowu. Czemu ten samochód tak krzywo stoi? Jakoś tak. Może tam była krzywa droga? Nie wiem. Czy ja dobrze jadę? O, mamy rzemiesa, okej. Nie, tak jakby... Bo jakąś tam rzecz odinstalowałem, ale czy to miało wpływ na... Coś tam door, ale to było z drzwiami związane. Nie wiem, stary. Mam nadzieję, że nic poważnego, ale dziwnie mi się jedzie teraz, tak jakby krzywo stał. Miejmy nadzieję, że to nic ważnego. Najważniejsze jest to, że można sobie za darmo przemalowywać samochód. Ja bym tak chciał w rzeczywistości, żeby było. Okej, okay, teraz dociągnąłem go do wysokich obrotów. Nic się złego na razie nie stało. Ale no przyspieszenie już nie jest takie. No słychać tą turbinkę, ale też i trochę czuć. Chyba jest dobrze. Gdzie to nas prowadzi tutaj? Aha, bo musimy tak jakby ominąć tor tymi wiaduktami.
żeby tu nie przeszkadzać. W sumie zawsze zastanawiałem się, po co są wiadukty na tych torach, nie? Jak gdzieś tam się gra w te gry wyścigowe na tych torach typu Forza Motorsport albo jakieś tam Assetto Corsa i tak się zastanawiasz, po co te wiadukty są? A to chyba właśnie po to, żeby takie serwisowe pojazdy mogły szybciej gdzieś tam sobie dojechać, nie? I tu jest taki otwarty plac, jedźmy na przełaj. Jakieś lotnisko, nie? Tak wygląda trochę. O, tu jest wyzwanie? O, możemy przy okazji zrobić, zaraz zobaczymy. Deliver to Fast Automotive, coś tam. Aha, to mamy tutaj dwie dostawy. Zobaczymy. Tu jeszcze nie byłem, może tu będą fajne przesyłki. Okej, jedno żeśmy sobie dostarczyli. Zobaczmy, macie coś fajnego dla mnie? Coś z dużą wagą. No nie, same gówna mają, pa. Gdzie my mamy teraz cargo do dostarczenia? Chyba już wszystko żeśmy dostarczyli, nie? A nie, tu coś jest, okej. Tu musimy jechać. No to po drodze mamy to. Załaduję. Muszę cofać na tej kamerze zewnętrznej, bo kompletnie nie rozumiem lusterek. Ty, teraz załadowani jesteśmy tak, no całkiem nieźle, nie? To jakieś takie 60 kilo mamy. 60, 70, coś takiego. I to się ładnie zbiera, zwłaszcza z dwójki. O, jadę kawałek torem, to niezła dostawa. Mam nadzieję, że nikomu nie będę przeszkadzał tutaj. Nie, no dobrze się to teraz zbiera chyba. Tylko właśnie chcę te 200 kilo i pojechać tam do miasta pod te takie ostre podjazdy. Bo mi się tam samochód ostatnio wysypał. No i fajnie by było przetestować, zobaczyć jak to się teraz by spisywało, czy faktycznie będzie różnica z takim ustawieniem. Nie wiem. Dobra, tutaj tylko tak o zahaczymy, o. Ale na tej dwójce się super zbiera teraz. No, teraz to tak. Nie słychać tej turbosprężarki, ale ją na pewno czuć. Czekaj, zobaczymy czy stąd nie mają jakichś rzeczy do zabrania, bo tutaj też można sobie cargo odebrać. Może coś będzie fajnego, zobaczmy. Weźcie coś fajnego, rzućcie. Ludzie, kochani. Ale już pisk opon na cztery buty jest. Chyba teraz mi się nic z silnikiem nie popsuje. Takie mam wrażenie, już coraz pewniej się czuję z tym samochodem. Dobra, i zajeżdżamy tu. Cyk. Okay. No i dostawa jest tutaj do zajebista, trzeba przyznać. Cyk, mamy dostarczone, ale tu już dostaliśmy $96. No i tak jest niewiele, nie? Ale może ci mają coś fajnego. Dobra, let's go. O kurde, prawie zderzenie było. O, i teraz będzie test pod górę z przyczepką. To jest takie już mocne obciążenie dla samochodu. Zobaczmy. No i na dwójce ładnie się rozpędza. Gorzej trochę niż na tamtej sprężarce, wiadomo, ale... I trójka. No nie spadały obroty, ale też nie wzrastały. Było po prostu tak, jak ma być. A co najważniejsze... Szlak. A co najważniejsze, no... Silnik się nie rozwalił. I musiałem znowu płacić za naprawę i sprzedawać drzwi od samochodu, żeby móc go odpowiednio stuningować. To jest ważne. Dobra. Cyk. I nawet sobie kierunkowskaz zdamy. Kierunkowskaz. I dostawa zrobiona. Dajcie jakieś 200 kilo, 300, cokolwiek, coś ciężkiego. 29, cały czas takie gówna. A co tu właściwie jest? Czekaj. Fajnie w ogóle mój samochód wygląda bez fotela, nie? Myślę, że całkiem w porządku. Tutaj chyba mamy też jakiegoś dealera samochodów. Zobaczmy, co oni mają tutaj na sprzedaż. Myślicie, że coś fajnego? Nowe i używane samochody. O, ten nawet jakiś taki tani. Ile? Gazolina, ale jaka pojemność. Nie jest wcale drogi. Prawie by mnie było na niego stać. Ciekawe.
Co mi się tu znowu stało? Uszkodzenie synchronizatora? Synchronizer damage. 10% na biegu pierwszym. A, czekaj, bo... Ale dlaczego? Przecież... A, ja chyba wiem dlaczego, bo wiesz co? Jak się przesiadam ze sterowania tego na padzie, na to sterowanie na kierownicę, to coś mi się tam automatycznie biegi przełączają. I się psuje coś. I w lewo coś tu mamy. Mamy 200 BX. I musimy na czas przejechać. Ciekawe jak mi pójdzie. Zakręty wyprofilowane na zewnątrz w połączeniu z dającym dużo radości i szybkimi, szerokimi łukami prowadzą cię w górę do katedry i z powrotem tak długo, jak będziesz zwracać uwagę na zakręty na drodze, w dół raczej pozostaniesz w jednym kawałku. Okej. A, więc to była ta niespodzianka na tym torze, tak? Znaczy wiesz, tam nie było widać tego zakrętu. W tym rzecz. A i tu musimy ostro przyhamować, nie? Bo to jest... Okej. Okay. Aha, w 3 minuty to był... Minimalnie. 6 sekund się popsułem. Czekaj, ja chcę poprawić, bo... Wydaje mi się, że dam radę to ogarnąć. Zajebiście. Jestem prawie pewny, że tutaj nie ma tego ABS-u. Lekko się uszkodziłem. Trochę coś z prowadzeniem nie tak. Jeszcze nie ma tragedii, ale... Nie wiem, czy nie będzie gorzej przyspieszać przez to. O, shit, jak ja to dojechałem? No nie pobiłem swojego czasu chyba. Okej, okay. I uwaga. Nie wiem jaki czas, ja nie potrafię się w tym interfejsie odnaleźć. O, jest! Udało się zrobić! 3 sekundy prawie bym wtopił. No ale 3 próby trzeba było zrobić. Ładnie! Bardzo fajne to jest, bardzo mi się podobało. Ach, okej, okay. Tutaj mieliśmy poziom trudności średni. Czuję się zaszczycony. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Dzięki wam, że byliście na tym. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.